Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj widzowie w końcu muszę zrealizować ten plan, o którym wam wczoraj powiedziałem. I nie mówiłem wam wczoraj, jaki to jest plan, dlatego dzisiaj wam go przedstawię. Ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu od Herobrine dostałem zadanie, że muszę kogoś zbanować. Wybrałem Palionkę, ale prawda jest taka, że nie skończyłem tego zadania, ponieważ poinformowałem Palionkę o tym, że muszę ją zbanować, ale nie poinformowałem Herobrine'a o tym, że ją wybrałem. Więc on jeszcze jej prawdopodobnie nie zbanował i jest jeszcze szansa na to, żeby ją uratować i podać Herobrine'owi tak naprawdę, kogo ma zbanować. A kogo ma zbanować? To jest bardzo proste, mam nadzieję, że się wielu z was już domyślało. Banujemy Lucyfera. To jest plan. Taki jest plan, żeby po prostu pójść do Herobrine'a i po prostu zlecić mu zbanowanie Lucyfera. Jak słyszycie, ja po prostu obudziłem się z takim bólem gardła, że to jest po prostu jedna wielka masakra. Mówię strasznie, jakoś tak mam wrażenie, że dziwnie, chociaż pewnie to będzie brzmiało normalnie, ale ja mam wrażenie, że mówię jakoś dziwnie. W każdym razie zawsze łapkę w górę i subskrypcję, na pewno... No to dobra, co ja wam będę mówił, no na pewno to nie poprawi mojego stanu zdrowotnego, ale przynajmniej pojawi się uśmiech na mojej twarzy. Dobra, słuchajcie, jaki jest plan na dzisiaj? Plan jest taki, bo słuchajcie, jak sobie popatrzymy na taba, jest Lucyfer na serwerze w tym momencie. Więc ja tutaj tak czekałem na niego, czekałem aż się w końcu pojawi i się pojawił. Nie wiem totalnie, gdzie on jest, ale mam zamiar go po prostu pośledzić, ponieważ mamy potkę na niewidzialność. I teraz tak, dlaczego ja chcę go śledzić? Dlatego, że on prawdopodobnie będzie chciał teraz wrócić do tego innego wymiaru, po to, żeby spotkać się razem z Herobrine'em. A skoro on będzie chciał tam wrócić, to będzie musiał odpalić jakiś portal i prawdopodobnie on ma taką możliwość, żeby odpalić ten portal, który jest tutaj na środku, albo może będzie chciał iść do tego w świątyni, nie wiem. W każdym razie na pewno gdzieś będzie chciał pójść i odpalić ten portal, dostać się na drugi wymiar. Więc my zaraz za nim wskoczymy, w ten sposób dostaniemy się do Herobrine'a, zlecimy zbanowanie Lucyfera i mam nadzieję, że w miarę szybko... I co to tam za kopuła powstała? Co to jest? Co tu się tam wydarzyło? Halo? Czekajcie, czekajcie, muszę tu zobaczyć, co tu się wydarzyło, bo... Może ten portal już jest odpalony, ja nie wiem. Ja nie wiem, co się wydarzyło, ja to teraz pierwszy raz widzę, jak wyszedłem z domu. O... Nie! Co to się tu dzieje? O nie, 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 dobra, tam nawet się nie da wejść. Tam się nawet nie da wejść. Ale czekajcie, nie, portal nie jest odpalony. Portal nie jest odpalony, czyli jeszcze git, ale tu się zaczęło coś dziwnego dziać. Jejku, to pewnie przez to, że ja tam wrzuciłem tą duszę Lucyfera, to się teraz zaczęło jak... O nie, to moja wina. Zaraz Palionowo pewnie zniknie. Dobra, nie wiem. Czekajcie, ja muszę znaleźć Lucyfera. On gdzieś na pewno, że tak powiem, krąży, ale żeby to sprawdzić, ja sobie wypiję potę na niewidzialność, bo nie chciałbym, żeby on mnie zauważył, więc lepiej trzeba być po... Ej, a może on będzie w zamku? Bo to jest zamek Herobrine'a na tamtym innym wymiarze, on sobie go przywłaszczył, więc jest szansa na to, że może by tam by były. Dobra, czekajcie, przejdę się w tamtą stronę. Ja nie mogę, znowu będę musiał wchodzić na górę chociaż nie mogłem A nie mamy elytry! Gdzie mamy elytrę? Ej, zgubiłem elytrę, dobra, no i jak zwykle. Tak to już jest, że ja wszędzie gubię tą elytrę, nie wiem, gdzie ją odkładam za każdym razem, bo zbroję można odłożyć na statyw, narzędzie jakoś do nich się nie odkłada, a... Nie wiem, gdzieś musiałem przypadkowo włożyć to razem z resztą, ale dobra, wyjdziemy jakoś na tą górę. Mam nadzieję, normalnie, w miarę szybko. Zobaczymy, czy jest tam Lucyfer, jeżeli jest, to przechodzimy do śledzenia i mam nadzieję, że zaprowadzi nas do portalu. Ej, a może w zamku jest jakieś przejście? Dobra, czekajcie, jeszcze to trzeba będzie sprawdzić. Czy przypadkiem przez zamek nie ma jakiegoś przejścia? O, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam, widzę go, widzę go. Ej, wszedł do środka, wszedł do środka. Wszedł do środka, dobra, 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 czekajcie, idę za nim. Musimy kontrolować, ile mam czasu, mam 6 minut 50 sekund, jeszcze podki na niewidzialność i mam jeszcze jedną awaryjną, więc mamy spokojnie co najmniej 16 minut bycia na niewidzialności. To jest naprawdę sporo. Dobra, wchodzimy do tego zamku. To wszystko tutaj wygląda zupełnie inaczej tutaj niż tam. Dobra, on stoi... To czy on tu będzie chciał coś odpalać? On jakieś pokłony wali tutaj, czy on... Albo on się jakoś kontaktuje może z tym, z Herobrine'em. Wiecie co, ja będę trochę dalej, żebym przypadkiem jakiś piorunem nie dostał. Albo coś z tych rzeczy. Ej, dobra, on wychodzi gdzieś. Totalnie nie mam pojęcia gdzie, ale dobra, pójdźmy za nim. Idziemy za nim tak jak było w planach. Po prostu zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. No i tak jak powiedziałem, ja podejrzewam, że on będzie chciał odpalić portal i wrócić z powrotem. Skoro wszedł na serwer, no to istnieje taka możliwość. Mam nadzieję, że tego nie usłyszał, dobra, 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 musimy zejść powoli. Myślę, że będzie chciał odpalić po prostu, tyle, ja nie wiem, coś miałem jakąś myśl w głowie i zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Dobra, idziemy za nim. Nie mogę tak spadać, bo on mnie usłyszy. Dobra, schodzimy powoli, powoli, powoli i lecimy za nim. Dobra, gdzie on idzie? Leci gdzieś prawdopodobnie... Ej, on idzie w stronę tej kopuły szklanej teraz. Jeżeli on odpali ten portal tutaj, to nie będzie dobrze. W sumie to wolałbym nawet, żeby go nie odpalał, ponieważ on już tutaj jest mocno dziwny i... I nie chciałbym, żeby później było na mnie, że to ja rozpocząłem całe działanie tego portalu. Ale dobra, nie, skręcił, nie idzie w samą stronę. Dobra, ja też nie mogę się trzymać za blisko niego. Ja jakoś za blisko byłem i jeszcze mnie, kurczę, jakoś wyczuje. Najgorzej, jeżeli on sobie zdaje sprawę z tego, że ja go śledzę, to jest w ogóle najgorsza informacja, jaka może być, nie? Ale dobra, idziemy za nim. Plan jest prosty, widzowie. Śledzimy go, gdziekolwiek on nie pójdzie, prawdopodobnie odpali portal i jeżeli go odpali, to wchodzimy za ten portal. No trudno, jest, że tak powiem, ryzyko, ale tak już bywa. Trzeba podjąć ryzyko, żeby osiągnąć sukces. Taka jest zasada tego świata. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, jak to się mówi. Dobra, gdzie on idzie? Kurczę, co ja tak blisko niego przychodzę? To jest jakiś żart, ty. Ale dlaczego on idzie z buta? Nie ma jakiejś supermocy? Co ja robię, że ja tak blisko niego staję? On się jakoś cofnął. Dobra, ja muszę powoli, ja muszę dać mu trochę odejść. Ja nie mogę tak... Czemu się tak zaczął rozglądać? Proszę tak nie robić, bo ja się boję, że on mnie widzi. Ale może coś podejrzewać, może coś usłyszał. Co to jest za UFO dziwne? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, idziemy za nim. On idzie ewidentnie w stronę świątyni, więc wydaje mi się, że on tam będzie chciał pójść. Po co tam idzie? No, mam nadzieję, że odpali ten portal. Liczę na to, w sensie, jakby jeżeli go nie odpali, to będę rozczarowany, ale do czegoś nas i tak zaprowadzi, nie? Jakby tak mi się wydaje, więc, że tak powiem, stracić czasu nie stracimy. Czegoś się dowiemy, mamy jeszcze jedną potę, dobra, ile mi zostało? 3, niecałe 4 minuty. Dobra, idziemy za nim, to nam trochę zajmie, ponieważ ta trasa jednak jest dosyć długa. Ale spokojnie. Mamy czas, mamy sporo potek, więc jest git. Mam nadzieję, że nie będę musiał tej drugiej pić nawet, ponieważ... Nie, powinniśmy tam w ciągu tych 4 minut dojść, tak mi się wydaje. Myślę, że bezproblemowo, bo to już za jetowisami to już jest tak naprawdę rzut beretem. Więc dostaniemy się. On idzie bez zatrzymania po prostu. On leci, że tak powiem, w długą przed siebie. Ewidentnie leci w stronę świątyni. Tam nic innego nie ma poza świątynią, więc musi to być w stronę świątyni. Ale może mnie jakoś dziwi, może... Ej, co tu robi piec? Dobra, nic z nim nie ma. Liczyłem na to, że coś zobaczę, jakąś fajną rzecz. Że coś ukradnę. Ale jednak się nie udało. Dobra, lecimy za nim. Zobaczymy, co on dokąd nas zaprowadzi. Dobra, widzowie, zostało minuta 40, ale widzimy już świątynię. Widzimy świątynię Herobrine'a, więc musimy... Gdzie on? Znikł mi? A nie, jest tam. Dobra, jest. Dobra, bo go ciągle śledziłem. Na moment... co jest? Dlaczego mi sprint nie zadziałał? Moje gardło, jak mnie boli. Boli mnie gardło. Dobra, gdzie on jest? Czekajcie, bo mi zaś znikł. Ja nie wiem. Dobra, idziemy w stronę świątyni po prostu. Dobra, widzę go. Trochę mi uciekł, ale dobra. Ja nie mogę, to jest jakaś tragedia. Z bolącym gardłem to się nie da nic mówić w ogóle. Jest ciężko, mega ciężko. Dobra, zostało mi, minuta. Kurczę, jest ryzykownie. Ale dobra, lecimy, trudno. Gdzie? Nie wiem, czy nie powinienem wypić tej drugiej poty. Powinienem. 55 sekund. Nie, dobra, wiecie co? Nie piję, po prostu idę za nim. Trudno, ryzykujemy. Bo tą druga pota musi mi starczyć na ten drugi wymiar. Ja nie mogę, co on tak powoli idzie? Dobra, lecę za nim, lecimy i po prostu zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Ale patrz, jak dostojnie idzie po tym moście. Dobra. Ej, zostało mi 30 sekund. Dobra, ostatnie 30, tam jak będziemy już w tej świątyni, to... O kurde, jak się wystraszyłem! Jo, nie mogę, dobra, 20 sekund mamy do końca. Musimy się trzymać teraz w miarę... Co tu się dzieje? Co jest grane? Ej, on nie idzie na górę do portalu, gdzie on idzie? No, on gdzieś poszedł dalej, dobra, czekajcie. Teraz musimy, że tak powiem, trzymać się z daleka od niego, bo zaraz staniemy się widzialni. Skręcił w prawo. Wiecie co, mi się wydaje, że on i tak będzie chciał pójść tutaj na górę. Przynajmniej liczę na to. Dobra, pojawiliśmy się już. Powinien tam wyjść, z tamtej strony. Więc stąd sobie zerknę na niego, jeżeli on tam faktycznie wyjdzie. Jest, idzie tam, idzie. Dobra. Jest. Dobra, widzę go, że idzie. Czy on będzie chciał odpalić ten portal? Mam nadzieję, proszę, odpal go, żebyśmy mogli przejść. Proszę. Wszedł do portalu! Dobra, to jest plan, to jest to. Czekajcie, czy plan jest odpalony? Jest! Dobra. Wchodzę tam. Ale prawdopodobnie mamy niewiele czasu, więc szybko lecę do Herobrine'a, banujemy Lucyfera. I wracam z powrotem, mam nadzieję, że tam nie zostanę na dłużej. Dobra, lecę. Dobra widzowie, dochodzimy do zamku Herobrine'a. Ja widzę, że Lucyfer ewidentnie w tamtą stronę poszedł. Śledziłem go od samej świątyni. Nie nagrywałem tego całego, znaczy w sumie nagrywałem, ale wytnę to wszystko, bo tam była taka totalna nuda, że tragedia. Ale idę po prostu za tym Lucyferem i faktycznie idzie tutaj do zamku. Prawdopodobnie spotka się zaraz z Herobrine'em. Ja lecę za nim, kończy mi się pota niestety, już druga kolejna. Ja wywaliłem te dwie fiolki, co tam miałem po drodze. Zostało mi 50 sekund, więc nie jest dobrze, jest w sumie tragedia totalna. Ale ja i tak muszę pogadać z Herobrine'em, więc w sumie nawet dobrze, że mi się to kończy. Z tym, że jest to trochę niebezpieczne i trochę się boję. Ej, dobra, gdzie ten Lucyfer? Gdzie on poszedł? On gdzieś schodzi na dół. On się mu pokazał i poszedł sobie gdzieś. Nie, poszedł gdzieś na górę. Ej, dobra, nie wiem o co chodzi, ale przyszedł, pokazał mu się i poszedł gdzieś na bok. Ej, dobra, zaczynam mieć podejrzenia, że oni doskonale wiedzą o tym, że ja tutaj jestem. Ej, dla mnie to jest mocno przerażające. Nie wiem, gdzie on poszedł totalnie. Ale dobra, gdzieś... O nie, jest tu, dobra, czekajcie, ja się zaraz pojawię, przecież mam 18 sekund. Nie, dobra, co on robi? Dobra, poszedł do tego Herobrine'a. Minął go i poszedł sobie gdzieś, dobra. O nie, tu Herobrine czeka, oni doskonale wiedzą, że ja tu jestem. O nie. Dobra, czekajcie. Ile mi zostało? Jest. Pojawiłem się. Znikł! Ej, Herobrine znikł. Gdzie on znikł? Dobra, pojawił się na tronie znowu. Witaj, szczypsonie. Dobra, no wiedziałem, że o mnie wiesz. Dobra. Dobrze wiedziałem. Dobra, wykonałem zadanie, wskrzesiłem Lucyfera. Dziękuję za wskrzeszenie mojego przyjaciela serdecznego. Czy już mogę, że tak powiem, zakończyć moją podróż? I wrócić z powrotem? Nie możesz. Musisz mi dalej podać osobę, którą rozbanujemy. Jak to rozbanujemy? Ja miałem przecież... skrzesić Lucyfera zamiast banowania kogoś. Ale trzeba i tak zbanować. Nie no, co ty mówisz? I tak trzeba zbanować. Ja nie chcę. Ale dobra. Dobra. Ile mam czasu na to, żeby się zastanowić po prostu nad tym? 10, 9. Jak? Co? 8, nie, dobra. 7, dobra. 6, wiem, stop, wiem. Słucham. Chcę zbanować Lucyfera. Co? Powiedziałeś, że mam zbanować kogoś, kto tutaj jest, więc zbanuję Lucyfera. Nie muszę banować członków Palionowa. Powiedziałeś, że kogokolwiek. Muszę zbanować, że mam sam wybrać, więc zbanuję Lucyfera. To jest... Ale cię wykiwałem. Dobra, znikł, dobra, ja wracam z powrotem. Ja wracam z powrotem, póki ten portal jest otwarty, mam nadzieję, że jeszcze jest. Wracam z powrotem do tej świata. Ała! Najgorsze jest to, że ja nie... Ała! Nie! Zaraz mnie zabiję tymi piorunami. Dobra, nie mam elytry, biorę to wiadro, robię ryzykowne skoki, ryzykowne jumpy, tu... Idź! Dobra, schodzimy na sam dół, wracam z powrotem na Palionowo, już tutaj nie chcę dłużej siedzieć.